Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj nie ma w Long Term Show Long Terma Alberta Rokickiego, ponieważ jest zajęty tworzeniem pewnie pracą przy Long Term Games, więc dzisiaj nie, nie, nie dał rady być, żeby zrobić tutaj wspólny materiał. To znaczy, że coś działa, że robi i czekam na tą gierkę. Ja już nie mogę się doczekać jakiegoś tam. Wiecie, specjalne zaproszenie dla Ciebie, Maciek. Mam, żebyś zobaczył gierkę, którą tu zrobiliśmy. Dzisiaj postanowiłem, że udostępnię wam. Czyli dostałem pozwolenie na to, żeby udostępnić Wam, żeby nie było, że po prostu coś zabieram sobie z longterm.pl, z forum. Jest tutaj zrobiona analiza fundamentalna przez Bobcuna Sierżanta z forum longterm.pl, ze strony longterm.pl, i chciałem właśnie pokazać, jakąś właśnie analizę, bo ostatnio było podsumowanie 8. Dostałem takiego maila, jak jest się, jest się subskrybentem longterm.pl, to staje się maila z podsumowaniami, z niektórymi analizami fundamentalnymi no i tu chłopaki robią tutaj bardzo dobre, dobre rzeczy no i właśnie dzisiaj o tym JSW pogadamy, bo też JTSW zrobiło bardzo dobrą tutaj raid zrobiło na ostatnio na, na naszej polskiej giełdzie GBW linki do wszystkiego są w opisie więc jedziemy z tym co, co my tutaj mamy, więc Bobson przygotował analizę fundamentalną na 21 września kurs 51 zł, niecały kapitalizacja 6 miliardów średni obrót 40 milionów złotych. I tu mamy te wszystkie wskaźniki analizy fundamentalnej, jak cena do wartości księgowej, czy cena do przychodów? Czy mamy właśnie stopę zadłużenia 53. Dane pochodzą z top stoka, możecie sobie to zobaczyć i Pytanie właśnie, czy analiza fundamentalna tutaj ma znaczenie, czy właśnie główny wpływ na wzrost ostatnio. Jody miał po prostu wzrost ceny stali czy węgla koksującego? Spółka nie jest mocna fundamentalnie, a ostatnie kwartały pokazują ponowne zejście w fazę problemów z pokryciem zobowiązań. Jednak rosnące ceny węgla mogą przełożyć się na wykazanie rentowności i poprawę tych złych fundamentów. Jeśli ceny węgla utrzymają się dłużej na wysokim poziomie, to pomimo polityki energetycznej JSW ma szansę pokazać wyniki w najbliższych latach. Jest to spółka cykliczna i możliwe, że da się jeszcze na niej zarobić. Przednia analiza. E, tutaj mamy poprzednią analizę z, z maja, robioną przez Wojtka1992. E, I e, tutaj chciałem powiedzieć, że e, on to zrobił w maju. I to też jest bardzo ważne, bo też będę chciał dodać od siebie coś. E, obecnie możemy obserwować wzrost popytu na stal i ma to na wpływ wiele czynników, zarówno sytuacja w branży motoryzacyjnej, budowlanej, jak i oczywiście programy stymulujące gospodarki. Biorąc pod uwagę, że świat będzie wychodził z kryzysu, dla JSW perspektywa, przynajmniej w tej bliższej przyszłości kształtują się nieźle. I rzeczywiście w maju to to napisał, oczywiście było, było, było dobrze. Wszystko z wyceną JSW. Bo jeśli jeżeli JSW wykorzysta rosnące ceny węgla koksowego i trwające w gospodarce odbicie oraz fakt, że jest duży popyt na stal, to może jeszcze pokazać Pazur, a co jak co? JSW potrafi, już to widzieliśmy. I no i właśnie. Więc mamy węgiel koksujący i mamy stal. Do właśnie do wy, wypalania stali jest potrzebny węgiel koksowy typu 35, wysokiej jakości, hard. I jest to największy producent węgla takiego w Unii Europejskiej. Obszar wydobywczy grupy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. I podstawową działalnością grupy stanowi produkcja i sprzedaż węgla kamiennego, głównie węgla koksowego i węgla do celów energetycznych oraz pochodne rzeczy. Grupa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Łącznie w grupie JSW zatrudnionych jest ponad 28 tysięcy osób, w tym w jastrzębskiej spółce węglowej 21 tysięcy ludzi. Obecnie mają takie kopalnie z programowaną żywotnością jeszcze na wiele, wiele lat. Najgorzej chyba tylko w tutaj ruch jastrzębie do 2025 roku jest mniej więcej 13 milionów ton węgla. Dobrze, kopalnie i JSW zaliczane są do najwyższej kategorii zagrożenia metanowego. Metan jest produ jako produkt uboczny wydobycia węgla jest w spółce wykorzystywany do celów energetycznych. Metan wykorzystywany jest jako główna siła zasilająca kopalnie w kwestii energii elektrycznej, produkcji ciepła jak i chłodu. Dzięki wykorzystaniu 40% powstałego przy produkcji węgla metanu JSW pokrywa 66% własnego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz prawie 100% na ciepło. To jest bardzo ważne, bo to redukuje koszta z sieci. No i też wiadomo, że ceny energii elektrycznej będą szły do góry w następnych latach. Dobrze, i kolejna rzecz, akcjonariat. Skarb państwa posiada ponad połowę udziału w spółce jest dominującym akcjonariuszem. Poza spółką skarbu państwa. Poza skarbem państwa nie ma tutaj właściwie żadnego podmiotu, który posiadałby udziały ponad 5%. Jako, że jedna, to jest jedna z największych spółek na GPW, poniżej 5% można znaleźć liczne fundusze OFE. To jest dosyć ważne, bo wpływ Skarbu Państwa na spółki Skarbu Państwa jest dosyć znaczący. Pan Sasin, jako tutaj związany z Ministerstwem Aktywów Państwowych, często się chwali ODSW jako takim, wiecie, trzonem aktywów państwowych. Dużo ma wpływu polityka na JSW, na to trzeba uważać, kiedy na przykład jest jakiś protest, jakiś, jakieś tutaj zatrzymanie produkcji w spółce JSW związane właśnie z, z polityką, czy ze zmianami w górnictwie, na to trzeba brać po prostu po prostu trzeba brać poprawkę. Ale teraz tak, węgiel. Węgiel koksowy to prawie 70% całości węgla, jakie wydobyciem zajmuje się JDSW. Spadek cen węgla odbijał się na wynikach spółki przez ostatnie kilka lat. Pamiętacie, te zamknięcie. ETF-u Coal, na właśnie spółki wydobywcze związane z węglem. Ceny węgla wzrosły w okresie 2015-2016, gdzie akcje spółki nadal zaliczały spadek i wspięły się na nowe szczyty dopiero w okresie 2017-2018, gdzie ceny węgla znów zaczęły powoli się obsuwać na skutek polityki ekologicznej i odejścia od energii surowców kopalnianych na surowce, wróć na źródła odnawialne. Pomimo zmian polityki energetycznej Polska nadal planuje zachować na pewnym poziomie pozyskiwanie energii z węgla. Zakłady mają być przekształcane, inwestycje mają być zmniejszone, jednak węgiel nadal pozostanie znacznym nośnikiem energii dla Polski jeszcze przez najbliższe dekady. Obecnie ceny węgla znów zaliczają znaczne wzrosty, a zanim idą w góry wyceny spółek węglowych. Sytuacja jest podobna jak w 2016. Najpierw hostem węglową rozpoczęły szybko rosnące ceny stali, to znów zwiększyło zapotrzebowanie na COX, który jest niezbędny przy produkcji stali. No właśnie. I to jest właśnie taka ciekawostka. W tym momencie też chciałem pokazać te wykresy stali, jak wygląda chwilę obecną ceny stali na, na rynkach światowych. Mamy około 5800 juanów za tonę. chińskich juanów. Ceny mieliśmy podobne właśnie w maju 2021. No to wtedy mieliśmy all time high, jeśli chodzi o cenę stali. Mamy też oczywiście problem ze stalą, jeśli chodzi o. Jak widzicie tutaj nawet jest napisane ta sprawa z Evergrande, więc trzeba też to brać pod uwagę, zakorkowane niektóre porty, więc produkcja stali jest ograniczona, ceny są wzrastające. Z drugiej strony, ruda żelaza, moi drodzy, od, od lipca przepołowiła się, cena rudy żelaza spadła o połowę od tamtego momentu, więc... Właśnie pytanie, czy jeśli żelazo będzie tutaj spada, spada, żelazo, unormują się sytuacje z produkcją stali, to właśnie wtedy czy stal nie pociągnie też w dół wycen takiej jastrzębskiej spółki węglowej. Na to, to tr trzeba też przecież brać uwagę, no bo stal powstaje z rudy żelaza. Ehm, dobrze. Obecny rajd na JSW tak naprawdę nie jest oparty mocno na fundamentach spółki, a odzwierciedla ruch ceny węgla. W okolicy 100 dolarów za tonę, dawno przekroczony poziom, to jednak poziom, gdzie JODZW powinien wykazywać rentowność. Dlatego zakładam, że kolejne kwartały mogą przekuć się w lepsze fundamenty spółki, więc może to rynek już wycenia. Nawet jeśli ceny węgla nie utrzymają się tak na, na tak wysokich poziomach jak obecnie, to wątpię, aby szybko spadły poniżej ceny 100 dolarów. To, o co spółka musi znów zadbać, to to, aby wraz z rosnącymi przychodami tak dynamicznie nie rosły koszty. Będzie to z pewnością dużym wyzwaniem dla spółki, ponieważ Związki zawodowe. Witamy bardzo serdecznie wszystkich wolnorynkowców, którzy mówią o związkach zawodowych, które też mogą powodować problemy w, w kreowaniu wyższej rentowności spółki. Dobrze. To zmora i ODSW. W 2016 roku związki były największym utrudnieniem, aby dokonać restrukturyzacji spółki. Zakończyło się ostatecznie objęciem pensji zatrudnienia, obcięciem pensji zatrudnienia, ale również strajkami, które zatrzymały produkcję. Jeśli chodzi o aktualną sytuację, z początkiem września wynagrodzenia 22 20, tysięcznej załogi odezwu wzrosną o 1,6%. Należy przy tym pamiętać, że w lipcu miała miejsce podwyżka o 3,4%. Przy inflacji 5,5% CPI plus ceny żywności wzrosły o wiele więcej. Może dojść do, do jakiegoś protestu, do jakiegoś strajku. Górnicy mają po prostu siłę. No i poza tym jeszcze są te bonusy barburkowe, więc, więc kolejne trzynastki mogą też być. To jeśli chodzi, ja jestem, miałem dziadka górnika, więc, więc, więc trochę wiem, jak to wygląda w górnictwie. Za ciężką pracę na dole mniej dostają ci, ci na dole niż ci na górze, rozumiecie? Tam w wielkich biurowcach i tam, gdzie siedzą właśnie wszyscy biurokraci i tak dalej, to oni żerują tak naprawdę na, na tych, którzy ryzykują życiem na dole przy metanie. Od, odpłynąłem. Dobrze. Realizacja podpisanego w poniedziałek porozumienia, czyli 20, 20 września. Podpisane w poniedziałek porozumienia ma w tym roku kosztować spółkę 140 milionów złotych. Porozumienie kończy spory zbiorowe w firmie i wyczerpuje roszczenia działających w Jodezwu reprezentatywnych organizacji związkowych, które domagały się 6% wzrostu wynagrodzenia w tym roku, no żeby właśnie skondensować ten, ten wzrost inflacji raportowanej CPI, inflacji cenowej. Dodatkowo zarząd JDZW zgodził się na zwiększenie od 1 października wartości przysługującej górnikom posiłków profilaktycznych do 21 zł za każdy przepracowany dzień. W tym roku ma to kosztować spółkę 2,3 miliona zł. Czy obecne podwyżki to dużo czy mało? Zapytał się tutaj analityk. Jak widzicie, znaczące są te wynagrodzenia. Procentowy udział wynagrodzeń w przychodach można uznać za niezwykle wysoki, niemal stale przekracza on 50%. I były momenty, gdzie wynagrodzenia zabierały 75% przychodów. CAGR 3 lat e, podnoszenia wynagrodzeń sięga 7%. Obecna podwyżka na odwołaniu premii wypłaconej w październiku i wcześniejszych podwyżej, e, podwyżek wpisuje się więc w ten schemat. Zakładając, że w kolejne podwyżki nie pojawią się już w tym roku kalendarzowym, a przychód ma szansę wzrosnąć, przy zachowaniu obecnej dynamiki udział w wynagrodzeń w przychodach spółki ma nawet szansę zejść pod próg 50%. Oczywiście zapewne pojawią się dodatkowe premie świąteczne, co przed chwilą też powiedziałem. No, ale, no właśnie, no właśnie, no, że wiecie, wynagrodzenia za, na, należą się, jak, jak, jak nie wiadomo co, nie? Jak to było ten, ten cytat e, Ludwika von Misesa, że pracownikowi nie należy się, lud płaca i e, będzie w komentarzu. E, Dobrze, w mojej ocenie, choć wynagrodzenia są zbyt duże w porównaniu z przychodami, to jednak obecne podwyżki nie są przesadzone i wpisują się w regularny trend, a podnoszone przychody, mimo podwyżek płac, mogą wykazać pozytywne rentowności. Za każdym razem, kiedy jest. Gdyby to była spółka prywatna, oczywiście można by było tutaj inaczej na to patrzeć, ale tak jak służba zdrowia, ochrona zdrowia ma ogromne, wiecie, problemy z tym, że na górze w NFZ-ach, w różne dyrektory, jakieś tam, wiecie, nadzory i tak dalej po prostu zabierają pieniądze, a potem z ochłapy trafiają np. do pracownika szeregowego typu np. pielęgniarka. No to tak, tak samo właśnie jest tak samo w sektorze górniczym, gdzie na wirchu e, ludzie siedzą i, e, i zabierają pieniądze tym, którzy właśnie na dole pracują. No i to straszne. Dane finansowe. Zobowiązania i ryzyko bankructwa. Spójrzmy na pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi na przestrzeni lat. To może dać nam pewien obraz tego, jak duże jest ryzyko bankructwa. Co mamy tutaj? Aktywa obrotowe i zobowiązania krótkoterminowe w większości są pokryte. Mamy tutaj datę od kwietnia 2021 do września 2021. Aktywa obrotowe powinny przynajmniej pokrywać zobowiązania krótkoterminowe, I tak się działo przynajmniej do 2015 roku, ale trend wyglądał coraz słabiej. Pokrycia zabrakło w 2015 roku i pomimo rosnących cen węgla w tamtym okresie wartość akcji nie rosła. Inwestorzy obawiali się bankructwa i Zobowiązania drastycznie wzrosły i przez kilka kwartałów utrzymywały się na podobnym poziomie przy jednoczesnym ciągłym spadku wykazywanej wartości przez aktywa obrotowe. Zmiana zaczęła następować dopiero w, e, dopiero w 2017 roku i wtedy też akcje JSW zaczęły na nowo rosnąć. Pokrycie aktywami znów wróciło do bezpiecznego poziomu. Obecnie od kilku kwartałów te wartości niemal się pokrywają jeden do jednego, a nawet w ostatnim czasie brakuje środków na pokrycie zobowiązań krótkoterminowych, które rosną. Bardzo możliwe, że powtarzamy trend podobny do tego, który miał miejsce w latach 2015-2018. Już on pokazuje, tu jest start 2015, a tu mamy do końca 2018, czyli yy, był oczywiście problem z pokryciem tych zobowiązań krótkoterminowych. No, i właśnie, bo też z decyzji politycznej mogą, e, mogą być zwiększone zobowiązania, aby na przykład zasponsorować jakieś wydarzenie, tak? złotym jest JDSW, Jastrzębska Spółka Węglowa, która sponsoruje jakieś wydarzenie, event, albo wiecie, e, coś trzeba coś tam podpromować, coś co jest na przykład na froncie ideologicznym, więc tak to właśnie wygląda, nie? E, wzrosty ceny węgla niekoniecznie muszą od razu przerodzić się na wyższe pozycje w aktywach obrotowych. Jeż, jeszcze przez najbliższe kwartały JDSW znów może mieć problem w raportach. Aby wykazać odpowiednie pokrycie. Jednak za kilka kwartałów powinniśmy zobaczyć tego efekty. Różnica jest taka, że w latach 2015-2018 inwestorzy nie ufali w to, że JSW może wstać z kolon i wycena spółki nie podążała od razu za cenami węgla, a bardziej za wynikami w raporcie. Teraz wyceniamy to z wyprzedzeniem. Dobrze, to myślę, że przejdziemy teraz tutaj, bo rozumiecie, że o pokryciach mam tutaj podsumowanie, czyli tak. Przy poziomie pokrycia kapitałem własnym około 30-40% wierzyciele z reguły występują z wnioskami o upadłość podmiotu. PKO, PZU i kilku innych większych wierzycieli wspomagały ODZW, wyznaczając późniejsze terminy spłaty obligacji, z czym spółka miała problemy i raczej te problemy są za nami. Obecnie grozi nam podobna sytuacja, ale jeśli ktoś decyduje się trzymać JDSW na dłużej w portfelu, a nie tylko spekulacyjnie, Powinien obserwować, na ile rosnące ceny węgla pomagają generować gotówkę JDZW i pokrywać jej zobowiązania. Jeśli trend pokrycia zobowiązań przez aktywa i kapitał własny nadal będzie spadkowy, myślę, że to dobry moment do ewakuacji, zanim pojawią się pierwsi wierzyciele chcący monetyzować własności JODZW na rzecz spłaty zobowiązań. Jak wspomniałem, to nie jest scenariusz na kwartał czy dwa, a raczej perspektywa najbliższych dwóch, czterech lat tego, co się będzie działo wewnątrz spółki, ale również w trendzie ekologicznym oraz w temacie cen surowców. Właśnie pytanie, czy jak to będzie wyceniał na przykład rynek za, za kilka miesięcy, gdy na przykład te wąskie gardło związane z produkcją stali i cenami właśnie rudy żelaza i ceny węgla koks, koksowego, no to czy będzie właśnie rynek wyceniał spadkowo i że już te co było najlepsze to za nami, a teraz będą same problemy? Jako, że sam węgiel jest istotny dla Polski, uważam, że samo ryzyko upadku spółki jest bardzo niskie, nawet w przypadku wykazania negatywnych tendencji. Nie zmienia to faktu, że w temacie spółki może pojawiać się w takim przypadku seria negatywnych informacji, a to pociągnie za sobą kurs. Przepływy finansowe. Pomimo zmian politycznych w zakresie odejścia od paliw kopalnianych na tę chwilę, JSW nadal wykazuje dobrą, silną tendencję inwestycyjną. Zastóp był jedynie w 2020 roku na skutek covid -a. Jak mówi sam pan prezes spółka, musi wciąż inwestować w kopalnie, które aktualnie posiada. Ten trend pomimo tła Unii Europejskiej w moim odczuciu się nie zmieni. Teoretycznie mówimy o odejściu od węgla i zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych. Myślę, że możemy utrzymać je na podobnym poziomie przez najbliższe lata, równocześnie wchodząc w OZE. To, co jest jednak mocno rzuca się w oczy, to przepływy z działalności operacyjnej, które dość drastycznie zmalały i nawet w 2019 roku potrafiły wykazać ujemne wartości. Tutaj szansą dla spółki jest hossa surowcowa. Zakładając, że ceny węgla nie wrócą już do starych niskich poziomów przez najbliższe lata, nawet jeśli nie będą wykazywały dalszej tendencji rosnącej, mogą przyczynić się do polepszenia wyników operacyjnych. W mojej ocenie związki zawodowe są tutaj największym ciężarem. No shit, Sherlock, przepraszam. Chociaż wykazaliśmy, że e, obecne podwyżki nie są przesadzone, a raczej wpisują się w trend wieloletni, to przy dobrych warunkach rynkowych i osiąganych wynika przez spółkę dalsze naciski związków mogą wywrzeć presję na za zarządzie. JSW to spółka cykliczna. Może mieć przed sobą kilka wspaniałych lat, jeśli jednak zobowiązania, w tym wynagrodzenia, będą zbyt szybko zwiększały się, może to przyhamować jej możliwości. Dywidenda. Na tę chwilę nie jest to spółka dywidendowa, nie powinna być rozpatrywana pod tym kątem. Niewykluczony, że na skutek dobrych wyników wróci do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Jednak na tę chwilę inwestor powinien bardziej rozpatrywać je z myślą o hoście surowcowe i wydarzeniach, które mają miejsce w temacie węgla rekomendacje z najświeższych rekomendacji w zasadzie mamy 3. To nie zdarza się rzadko, ale cena jest dosyć mocno rozstrzelona. Dom maklerski Trigon wycenił to na 26 zł sprzedaj. Przy 36,6 wystawił rekomendację 44 kupuj. Dom maklerski Bosiu oraz najświeższa Wrześniowa MBanku przy 48 rekomendacja kupuj z targetem 62,42. Negatywne informacje JodzW pnie się w górę, fundusz gra na krótko. W internecie za to coraz więcej informacji negatywnych, które próbują zepchnąć cenę w dół, choć mam wrażenie, że rynek na nie nie eee, Pierwszy przypadek zarażeń koronawirusem w JSW, górnik zginął w kopalni, eee, w ogóle to w tym roku 9 już górników zmarło, potężny długi prokurator i do tego wspomniane już związki zawodowe i ich podwyżki. W tym czasie fundusz Numeric Investors, który posiadał u szczytu 1,3% pozycji krótkiej, Korzysta na korekcji i redukuje swoją pozycję do 1,15%. Te informacje w mojej ocenie nie są aż tak kluczowe, ale linki pozostawiam wam, dziękujemy. Z artykułów słyszymy, że JDSW ma problem ze spłatą dłużeń i banki nie chcą pożyczać, ale w danych od spółki dowiadujemy się, że zamierzają dotrudnić spawaczy, czy że JOSW Cox pożycza ponad 80 milionów złotych na nowe inwestycje. 1 września podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie kolejnego projektu. I teraz mamy podsumowanie, takie już e, e, konkretne. Skupcie się teraz, moi drodzy. Obecny ruch w górę to głównie spekulacja na podstawie cen węgla. Dokładnie tak, co pokazywaliśmy w poprzednich odcinkach z Albertem Longtermem Rokickim. Wszystko to zależy właśnie od tych cen tego, 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 tego węgla koksującego, tego em, najwyższej jakości. Cena JSW jest silnie skorelowana z ceną koksu, jednak historia lubi się powtarzać, a dane z okresu 2015-2018 pokazują, że powyżej 100 dolarów za tonę spółka powinna wykazywać zyski. Z powodu kontraktów terminowych mogą być one widoczne z opóźnieniem w stosunku do rosnących cen węgla i nie zdziwi mnie, jeśli będą większe niż miało to miejsce w 2018 roku. Fundamenty, choć spółka ma słabe, to znacznie lepsze niż w tamtym okresie, gdzie upadek faktycznie wydawał się bliski i JSW potrzebowało wsparcia innych instytucji. No, właśnie fundament. Trzy kropki. Widać, że w ostatnim czasie spółka znów zaczyna mieć problemy z pokryciem zobowiązań. Ten rozjazd jeszcze nie jest duży, ale z kwartału na kwartał się zwiększa. Rosnące ceny węgla w takim wypadku dla JSW mogą okazać się ogromnym ratunkiem. Bez tego firmy nie miałyby naprawdę dobrej sytuacji. Jeśli chodzi o związki zawodowe, to jest to dla spółki duży problem. Wynagrodzenia to główny koszt sięgający 50-60% wydatków. Ostatnich podwyżek nie uważam jednak za takie, które miałyby znacząco odniszczycielski wpływ na sytuację spółki, a przy rosnących przychodach można byłoby zredukować nawet te koszty do 48%, zakładając brak dalszych podwyżek w roku bieżącym i maks 7% podwyżki w roku kolejnym. Jodez pod kątem wartości w pozytywnym scenariuszu może wycisnąć z siebie jeszcze naprawdę dużo, nawet uwzględniając ekologiczną otoczkę w temacie węgla. Bez hosy surowcowej zakładało się wzrost cen węgla minimum w trendzie do 2000. 25 roku. Spółka nadal posiada duże nakłady inwestycyjne. Co w moim odczuciu należy obserwować to, czy spółka w najbliższych kwartałach wykaże zyski oraz to, czy pokrycie jej zobowiązań ulega poprawie. Niestety technicznie jest tutaj niemal pionowy wzrost i ciężko wybrać odpowiedni moment na dołączenie, tak aby jednoznacznie stwierdzić, że ryzyko jest niewielkie. Tym, co nie dołączyli na początku jeszcze w zeszłym roku bądź w pierwszej połowie obecnego roku, może pomóc analiza techniczna. Dawajcie, moi, moi drodzy, znać, czy Wy posiadacie JDSW, czy posiadacie właśnie spółkę ja jastrzębską spółkę węglową. Ja sobie właśnie jeszcze sprawdzę, jak wygląda analiza techniczna, jak wygląda wykres JDSW, żeby Wam pokazać. Na topstoku, topstok.pl, chodzę w analizę techniczną. Jak widzicie, mamy, mamy lekką tutaj korektę od tego rajdu od 35 605 zł. Na prawie 60. Była korekta nawet na 47 dolarów. W tym momencie jest wyceniona na 51 e, złotych 10 e, groszy. No, więc jest bardzo, bardzo ciekawa ta sprawa. A propos dywidendy były ostatni rok, raz w 2019 roku. No, od tamtego momentu nie ma wypłaty dywidendy. Tyle, jest, jeśli chodzi o... Analizę fundamentalną JSW była to analiza tutaj członka społeczności Long Term Bobsona. Zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania, do sprawdzania, do pisywania swoich komentarzy na temat JSW, czy dobijemy do na przykład 100 zł za kurs JSW, czy jeszcze zrobi kurs 100% od tego momentu. Jestem ciekaw Waszego tutaj zdania i czy sądzicie, że też Wam właśnie tutaj jak to wyglądało w innych latach, co? Pchnąłem aby pokazać wam lata 2012 mieliśmy też właśnie spółkę po 100 zł spadła aż do 9 zł potem od 9 zł w 2016 do szczytu w 2018 znowu z 10x zrobiła i z powrotem znowu spadła poniżej 10 zł no to, no to właśnie pytanie czy znowu się powtórzy ten rajd z 2016 do 2018 jestem ciekaw waszego zdania czy właśnie taka hosta surowcowa przed nami czeka, czy właśnie jeszcze, jeszcze nie. Więcej w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Long Term Show. Mam nadzieję, że już z Albertem. Więcej, wszystko jest w opisie, tak jak zawsze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Całuję, pozdrawiam. Komentarze, łapki w górę, mile widziane. Do zobaczenia, cześć. Z rozkazu prezydenty nakazuje się dołączenie do Liberum, sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij.